Siema, kolejny odcinek serii Playlista. Dzisiaj jest ze mną mój jedyny, niezastąpiony operator. A że mój operator jest szczęśliwym posiadaczem kolekcji winyli, to namówiłem go do nagrania playlisty, w której pokażemy wam 7 naszych, jego wspólnych, ulubionych winyli. Teraz tak, najpierw o technice słuchania winyli. Technice słuchania winyli to... No sposoby, wiesz o co chodzi, no. Nie no, winyle same w sobie determinują sposób ich słuchania, ponieważ... Na gramofonie nie ma przycisku stop, nie ma przewiń albo pomiń. Wrzucasz płytę i musisz się w nią wsłuchać. To jest najlepszy sposób na słuchanie muzyki, w zasadzie według mnie jedyny, bo inaczej nie można tego nazwać słuchaniem muzyki. Jeżeli ktoś włącza sobie muzę i do tego robi 3 inne rzeczy, to tak naprawdę czy on jej słucha? No i kwestia jeszcze kompletnego dzieła, od A do Z. Książki nie czytasz tak, że sobie wybrane rozdziały pomijasz, tylko czytasz całą, nie? Filmy też nie oglądasz. Nie, tego fragmentu nie lubię, to nie będę go oglądał. Album to jest pewna twórczość, którą trzeba zrozumieć od początku do końca. Ma on jakieś... ściśle związane jest wszystko ze sobą, ma to spójną całość. Dlatego... Chyba, że jest to The Best Of, ale to... No dobra, The Best Of'y to są jednak The Best Of'y, nie? To nie są albumy. No dobra, żarty żartami. Śmieszki śmieszkami. Pierwsza propozycja. Co tam przygotowałeś? Mam różne propozycje. Musiałem wybrać tylko 7. Było to dosyć trudne zadanie. Zwłaszcza, że muszą być też ciekawe. Zaczniemy od polskich propozycji, które mam. I pierwsza a propos właśnie słuchania winyli. W ogóle słuchania muzyki. Marek Iwacek. Koncert na żywo nagrany w Filharmonii w Berlinie Zachodnim w roku 79. Jest to duet fortepianistów. Marka Tomaszewskiego i Wacka Kisielewskiego. Niestety Wacek już z nami nie jest. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym. O ile się... W 86 roku. Czyli się nie mylę. Nie mylę się. Dobrze. Koncert, specjalnie wziąłem płytę live, ponieważ mam też ich album długogrający, Rytm Czasu bodajże się nazywa. Tam są, to jest chyba ich najbardziej znany album. Ale tam są ich kompozycje, takie autorskie, troszeczkie awangardowe bym powiedział, dosyć trudna muzyka. A na koncercie, jak na koncercie, co no, grają utwory klasyczne, typowej muzyki klasycznej. Jeszcze szybko wtrącę, że na Rytmie Życia była melodia dla Zuzi, czyli sample do Dream za Dreamem. Tak, mało ludzi o tym wie, że Dream za Dreamem to jest właśnie samplowane z melodii dla Zuzi autorstwa Marka Iwacka, czyli duetu, o którym właśnie mówimy. Koncert jest o tyle ciekawy, że oprócz ich dwóch jakże wspaniałych fortepianów, na których grają, mają też sekcję rytmiczną, czyli gitarę basową, gitarę, instrumenty perkusyjne i perkusję, jak nas tu okładka informuje. A co ciekawe, imię Wacka się pisze przez V. Nie wiem, czy se tak wymyślił, że taki będzie international, czy naprawdę ma na imię Wacek przez V. Nie, chyba to był taki myk. Wiesz. Płyta poszła w świat, Live in Berlin, Wacek. No. Oni byli, to są muzycy klasy światowej. Wiadomo. No. Nie byle kto se nagrywa koncert w Filharmonii w Berlinie Zachodnim. Wydaje mi się, że w tamtych czasach dostać się do Berlina Zachodniego z Polski i nagrać jeszcze album, to nie było byle co. Szacun. No ale dobra. O płycie. Strona A zawiera... Płyta ogólnie cała jest dobra, jeżeli ktoś w ogóle słucha muzyki klasycznej, bo niektórzy mogą stwierdzić, że to jest nuda i w ogóle słaby pomysł. Nie? Przecież mogą sobie puścić Gang Albanii i po co słuchać takich rzeczy. Ale jest tu dużo znanych utworów, jak na przykład pierwszy od razu na wejście Marsz Turecki Mozarta, czy też Lot Czmiela, Rimski-Korsakow autor. Mamy też Taniec z Szablami, czy Tugą Siutę, Pirgint. Już niestety to jest mi dosyć obce. Aczkolwiek dużo słuchałem tej płyty, ona jest bardzo dobra do tego, żeby się zrelaksować i po prostu ukontentować talentem muzycznym, jakim to mamy zresztą. Dobra, lecimy dalej. Warto. Ja też polecam. Lecimy dalej z polską muzą, duży przeskok, bo oto co pojawia się? TSA, Heavy Metal World. Czy tam Heavy Metal Świat, ja wolę wersję polską, ale wymyślili sobie, że będą światowi, no to... Tego się trzymajmy. Heavy Metal World album. Album jest z roku 84. Wtedy dosyć w Polsce metal to raczej kulał, co tam mieliśmy jeszcze Kat najwyżej i tyle. Albo jakieś mniej znane zespoły. Pewnie teraz zostanę zburany przez ludzi, którzy się bardziej znają ode mnie. Ale o TSA ja za dużo nie mogę powiedzieć, bo za bardzo się nie interesowałem z muzyką. Mam ten album i ten album jest
bardzo dobry. Tu jest jeden utwór bym wyrzucił, co najwyżej. Reszta jest wybitna. Oczywiście no, Piekarczyka, wszyscy znają Marka Piekarczyka. No, poinformuję was, że on jest właśnie na wokalu w TSA. Jest tutaj też pan Andrzej Nowak, gitarzysta, który odpowiada za kompozycję. Teraz Złe Psy. Teraz Złe Psy. No przecież te jego Złe Psy, jak byłem na koncercie, to był taki długi, że nie zdążyłem nawet wytrzeźwieć po go. Weź mi nie mów, ja byłem raz na koncercie z taką jedną koleżanką na Złych Psach. Nie dość, że gość się spóźnił, nie było go na plakacie, to wiesz, wielce popisowy robił, że o mnie nie było na plakacie, ile ludzi przyszło. Coś tam, taki zadufany w sobie człowiek. No jakoś tak nie bardzo, nie siedzi mi. No nie lubię go. Ale dostałem od niego autograf. No rzeczywiście. Płyta o płycie. Strona A zawiera utwory Kocica, Ty, On i Ja, Biała Śmierć oraz Alien. Wspomniany teraz właśnie Alien to jest utwór, który bym wrzucił z tej płyty, bo mi tu w ogóle nie pasuje. To jest ostra metalowa płyta jak na tamte czasy. A tu wchodzi nagle Alien, Smutas po prostu. No nie lubię tego kawałka i tyle. Nie lubię go. Może chodziło o to, żeby zamknąć Stronę A. Może po prostu też... Był zapchał dziurą. No i wyszedł z tego hicior. Tutaj warty jest uwagi Biała Śmierć, to jest w ogóle utwór o narkotyka, jak można się domyślić. Wtedy dużo zespołów właśnie nagrywała takie, nie wiem, jakieś protest songi w stylu właśnie, nie wiem, czekaj, jak to był? Nie przypomnę sobie. Can't Hit nagrało. Can't Hit nagrało. Tak, Speed Kills, dokładnie. No dobra, bo odbiegamy. Ty, On i Ja, tutaj popis wokalny Marka Piekarczyka. Ma, no, miał wybitny głos wtedy, nie wiem, czy nie był jednym z lepszych. Z tego co ja wiem, to nawet chyba Deep Purple chcieli go wziąć na wokal. No proszę, do Purple jeszcze dojdziemy. To nie on. To był wokalista Turbo, tak, pomyliłem się. To wokalista Turbo mieli wziąć Deep Purple. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. No i Strona B, tutaj też są same dobre utwory. Maratończyk, Koszmarny Sen, Piosełka, Heavy Metal Świat i TSA Pod Tatrami, co w ogóle... Jeżeli chciałeś nazwać Alien Zapchaj Dziurą, to TSA Pod Tatrami, to by było coś takiego, chociaż myślę, że dla nich to jest ważny utwór. On trwa tam nieco ponad minutę. Dziękują góralom za to, jak kiedyś im tam ugościli. Nie wiem. W Taterkach. No jak to z czym się wiąże? No. Okładka też jest ciekawa, na okładce chłopaki siedzą. No te pioruny tu to nie jest zniszczona okładka, tak ma być. I siedzą sobie na jakimś tarasie widokowym, czyli dachu. Ale druga część okładki jest ciekawsza, bo pokazuje, nie wiem, obraz po melanżu. No typowy poranek, co tam mamy? Flaszki. But gdzieś leży. But gdzieś leży, wszystko rozwalone. Co jeszcze warto wspomnieć o tej płycie? Co jest ciekawe o tej płycie, ona zajęła 10 miejsce w plebiscycie. Machiny. Machiny. Najlepszą płytę metalową. Polską płytę metalową. Płytę metalową. To jest według mnie duży wyczyn, bo zwłaszcza, że na liście tam jak się spojrzy, to z tych starych ekip to są tylko chyba dwa albumy Kata, a reszta to są nowe grajki. Czyli to jest według mnie duże wyróżnienie. Żeby nie być gołosłownym, 9 był Vader, Morbid Rake, później był Cut, 666, RC Drinkers, Are You a Rebel, Vader, De Profundis, Cut, Oddech Wymarłych Światów, Blinded, Avocation, Decapitated, Carnival is Forever, Behemoth, Telema 6 i AC Drinkers, Infernal Connections. Co mam więcej powiedzieć? Tak, nic więcej, tak, nic więcej nie powiemy, lecimy dalej. Lecimy dalej. Kontynuujemy przygodę z polską muzyką. Tu miałem dylemat, bo mam dwa winyle tego zespołu. Z płytami, bo mam jeszcze trzeci na żywo. Ale zdecydowałem się na tą płytę. Czyli Perfect Unu. Czy też bardziej chyba było lepiej przeczytać UNU. Bo jak zaraz się dowiemy, jak wam powiem, tylko chodzi nazwa płyty, to się to rozwieje. No okładka jest typowa dla Perfektu, czyli biceps z wytatuowanym, czy tam... Dla mnie to przypomina skaryfikację, ale to chodziło o tatuaż, chyba w tamtych czasach jeszcze nawet nikt nie myślał o skaryfikacji. No typowy album Perfektu, okładka albumu Perfektu. Oczywiście w skład zespołu tutaj chyba najbardziej znany, czyli Zbigniew Holdys, który odpowiadał za kompozycję, śpiew, gitary i teksty. Grzegorz Markowski na wokalu, Andrzej Nowicki gitara basowa, Andrzej Urny gitara solowa, Piotr Szkudelski, perkusja i, to warto wspomnieć, teksty pisał tutaj również Bogdan Olewicz, który współpracował z takimi szychami jak Lady Punk, oprócz tego Budka Suflera czy Urszula, a nawet chyba za Nomiantar.
A nawet powiem ci, że z Krystyną Prońką. Jesteś lekiem na całe zło, to jest jego tekst. No widzisz. A mam też winyla Krystyny Prońka. Ale nie znam, ale dobrze, że mógł go tu przynieść. No. Ale wracając. Z 82 roku. No, bo mieliśmy powiedzieć, o co chodzi od UNU. UNU to charakterystyczne oznaczenia rejestracji samochodów wojskowych. Tak, bo płyta była nagrywana podczas stanu wojennego. Dokładnie. To było dosyć powszechne zjawisko, jeśli chodzi o te samochody wojskowe wtedy na ulicach. I z tym związany jest chyba też tył okładki. Mamy zdjęcia takie więzienne. Tak. Typowe portrety do aresztu robione. Ale więcej o płycie. Strona A zawiera utwory. Co za hałas, co za szum, to jest znany utwór. Nie wiem, czy ludzie powinni go znać. Druga czytanka dla Janka, Idź Precz, to też jest dosyć znany utwór. Pocztówka do państwa Jareckich i autobiografia kończy stronę A, do której słowa napisał Zbigniew Hodus właśnie razem z panem Olewiczem, o czym mało ludzi wie. Chyba tego utworu nie muszę przedstawiać. No myślę, że nie. Druga strona, Akysz Biała Mysz, bardzo lubię ten utwór. Szybki, zgrabny. Powabny. Daje czadu, tak. Nie bój się tego wszystkiego. Wyspa, drzewo, zamek, chce mi się z czegoś śmiać, też jeden z moich ulubionych utworów. No i objazdowe niemie kino, do którego też Olewicz napisał tekst. Płyta jest wybitna. Warto też wspomnieć o cenie. Cena 200. 200 za płytę. No i jeszcze pominęliśmy kwestię wydawcy, żeby ludzie też wiedzieli. Tone Press, no jeden chyba z największych wydawców płyt winylowych w Polsce. Dosyć charakterystyczne płyty wydawał. Tak, charakterystyczne jest to, że sam środeczek był pewnego określonego koloru, jakim jest kolor czerwony, zawsze. Były czerwone. Po tym można było poznać z daleka już, że to jest płyta Tone Pressu. Tłoczona u nas, w Polsce. Płyt nie wyjmuję, potem ludzie powiedzą, że zgarnąłem okładki. Takie cwaniaki, druknęli se, posklejali i nie mają. Ściemniają, że mają. No ale dobra, dalej, dalej. Nie dalej, bo jeszcze o tym, o tej płycie. Bo tu Hołdys bardzo się wzbraniał przed tym i dalej się wzbrania, bo do tego nie doszło. Przed cyfryzacją płyt Perfektu. Jedyna scyfryzowana płyta legalnej to jest biały album. A tak, to tą płytę jak będziecie słuchać na internetach gdzieś czy na YouTubie, to ona będzie zgrana z winyla. Nie będzie w wersji cyfrowej, nie ma. Z charakterystycznymi szumami. No, chyba, że ktoś ma płytę w takim stanie nowym, to był już rarytas. Jedziemy dalej. Ostatnia polska propozycja. O, jak żeby inaczej. Lady Punk. Pierwsza płyta długogrająca od tego zespołu. Chyba ich nawet najlepsza. Zawiera najwięcej hiciorów. Ona jest z roku 82 bodajże. 83. A 6 singli doszło do pierwszego miejsca w radiowej trójce. Łatwo się domyślić, które. Jak na pierwszej stronie masz od razu mniej niż zero, kryzysowa narzeczona i fabryka ma pierwsze 3 utwory, no to płyta. Nie wymaga to komentarza. Płyta nie może być słaba. No i na drugiej stronie Zakłócenie porządku, no to w zasadzie nie wiem, czy to jest utwór. Bo... Ale Zakłócenia porządku nie ma na wersji CD. To też taka ciekawostka. To tam jest chyba minutka, nie? Tak, no ich jakieś chore jazdy mieli, nagrali, postanowili wrzucić. Tak mi się wydaje, bo ten utwór to nie nazwą tego utworem. To dojdziemy do następnej płyty, tam też jest coś takiego. A na drugiej stronie to Zamki na piasku, wciąż bardziej obcy, Wademek Skauta, Moje Kilimandżaro. No same hity. To jest, wydaje takie płyty w Polsce w tamtych latach, to musiało się udać, po prostu musiało. Musiało się udać, no i Szlagowski już na perkusji. Na perkusji, później tam nie grał na perkusji. Wiesz kim jest, która Szlagowskiego? Nie wiem. No widzisz, a kojarzysz Blok 27 i Tole? No tak. No to już teraz wiesz, kim jest Cura Szlagowskiego. To jest Tola z Blogu 27, tak? Dokładnie, tak jak... Mówię jak jest. Dobrze, wierzę ci. Mogłeś mi nie mówić. Reszta składu, już wspomniany Jarosław Szlagowski na perkusji. Paweł Mścisławski, gitara basowa. Jan Borysewicz, jakże wszystkim znany na gitarze. Janusz Panasewicz, również wszystkim znany na wokalu. I Edmund Stasiak na drugiej gitarze. No, a propos Panasa, gdzieś tam mówiliśmy o Gangu Albanii. Ma numer z Rozbójnikiem Alibabą, a w zasadzie Rozbójnik Alibaba jako chyba Robert M. czy jako inny projekt zaprosił go tam. Numer jest słaby, nie sprawdzajcie. Aha, no to nie. Co, wydany przez Tone Press, jak już powiedziałem. Czerwone. Potwierdza się. No i co? Pierwsza z... To jest chyba ich najlepsza płyta. Moim zdaniem też. Już później to już się troszkę... Później się trafiały dwa dobre utwory na płytę i nic z tego nie było w zasadzie. No, tu jest płyta od A do Z. Nie ma słabego numeru. Jest cała dobra. Pierwsza zagramaniczna propozycja.
To już od razu widać przeskok. Same starocie do tej pory, a tu pyk. Nówka sztuka, funkiel prawie nie śmigana. Tak, reedycja. Megadeth, płyta pod tytułem Rust in Peace, moja ulubiona płyta zespołu Megadeth. Ich w chyba najlepszym składzie, czyli Dave Mustaine, Nick Menza, David. Ellefson, nie mylić z Ellefson. Ellefson. I jakże jeszcze znakomity gitarzysta Marty Friedman, jeden chyba z lepszych na świecie, dopóki nie postanowił wyjechać do Japonii i zostać Japończykiem. No co ty, numer do Def Pandy to jest najlepszy. Wiesz o co chodzi? Def Panda, Def Panda! I dzieciaki śpiewają. Wydanie jest, jak już wspomniałeś, reedycją. Dlatego jest takie piękne, cudowne i błyszczące. Tu jeszcze jest zdjęcie chłopaków. No i co, no, klasyka, jeżeli chodzi o metal. Klasyka, jeżeli chodzi o czwórkę thrash metalu, rok 90. I teraz najgorsze zadanie przed nami, wytypować najsłabszy numer. Ja nie wiem, czy właśnie jak jest na Lady Punk było to zakłócenia porządku, to na tej płycie jest Down Patrol, skomponowany przez Ellefsona. On trwa tam nawet niecałe 2 minuty, w ogóle nie ogarniam konwencji tego utworu. O co w nim chodzi? Nigdy się w to nie zagłębiałem. No, jak słucham tej płyty, tak z płyty CD, to przeskakuje ten utwór, to nie ma sensu. Musisz się przyznać. W ogóle tu nie pasuje, jest z dupy. No to ja powiem, że najsłabsze jest oczywiście Tornado of Soul, a solo, które jest tam zagrane, to jest w ogóle jakaś kompletna porażka. Jak dla mnie ten utwór to nie powinien się w ogóle znaleźć na tej płycie. Dobrze, że wyczuwam nutkę sarkazmu. Taki będę spostrzegawczy. No Tornado of Souls to będzie mój ulubiony utwór z tej płyty. No jest najlepszy. Nie, no nikt tu nie podskoczy, no co Holy Warsy, no chociaż Solo w Hangar 18, no ale no, to jest trochę inny solo, no tam jest Battle. No ale tutaj wszystkie utwory są dobre po kolei, Holy Warsy, Take No Prisoners, Five Magics, tutaj też jest dobre solo. Zresztą Marty Friedman nie ma słabych solówek. Dobra, kończymy, bo można by gadać i gadać. Ciekawostką jest jeszcze to, że płyta została zakupiona Kubusiowi na urodziny przeze mnie. O, i resztę chłopaków, których serdecznie pozdrawiamy. Tak, pozdrawiam. Między innymi przez Ewa. Przedostatnia propozycja. Mój pierwszy samodzielnie kupiony winyl, czyli Deep Purple Machine Head. To jest ich bodajże 6. w kolejności wydana płyta, aczkolwiek według mnie jest 3. No te pierwsze 3 to była taka rotacja składu, że to dopiero się docierali. Tam w ogóle docierali się, nie mogli się dogadać w ogóle. To jest... 3. w kolejności płyta w stałym składzie, znaczy w stałym, w najbardziej znanym, czyli Blackmoor, Gillan, Glover, Ian Pice i John Lord, czyli najlepszy skład Deep Purple według mnie. To jest płyta ich 3. w kolejności, jak już wspomniałem, była wydana w roku 72, zaraz po Fireballu i po In Rock. To In Rock chciałbym mieć na widlu, niestety nie posiadam. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni, ale o płycie. Płyta zawiera 7 utworów, jest dosyć krótka. Stricte rockowych, Highway Star czy Smoke on the Water, najbardziej znany utwór Deep Purple. Powiedzieć historię Smoke on the Water, czy wszyscy znają? Opowiedz. No to opowiem. Historia Smoke on the Water, najbardziej znanego riffu, jeżeli chodzi o muzykę rockową. Jest to utwór, który opisuje spalenie się kasyna, a tak naprawdę to spaliło się właśnie kasyno, w którym nagrywali, to był hotel, w którym nagrywali tą płytę. I co, utwór sklejony na szybko, szybki riff, troszkę tam dodanych smaczków i tak dalej, prosty tekst i siadło. Zazwyczaj tak jest, że opowieści, historie się bardzo dobrze sprzedają. O tym jest bardzo dużo hitów. No, Paranoid też powstało na szybko, miał być Zapchaj dziurą. Potem się okazało, że cały album się nazywa Paranoid. No dokładnie, a Paranoid był największym hitem. No tak, poza tym tytuł Warpix wtedy by nie przeszedł. No niestety, wtedy nie. Ale wracając do płyty, 7 utworów. Po kolei strona A, Highway Star, Maybe I'm a Leo, Pictures of Home, Never Before i strona B, Smoke on the Water, Lazy, najdłuższy utwór na płycie i Space Tracking. To jest to dosyć proste i skomplikowane granie rockowe. Mogę teraz dostać burę od fanów, ale no według mnie nie, jest proste. No tak, no nie ma tam jakichś dziwnych podziałów rytmicznych i tak dalej. No to jest tak zrobione tak jak należy, no. Każdy tam jakieś popisówki daje, ale bez przesady. Dwie zwrotki, refren, 2 razy, no, solo. Typowo, dobra. To jest muzyka, którą się jarałem kiedyś. Zresztą dalej się jaram, bo to jest bardzo dobra muzyka. Od nich się w zasadzie wszystko zaczynało, od nich Led Zeppelinów. Od tego się potem brały jakieś punk rocki,
heavy metal. Można powiedzieć, że przetarli jakoś tam szlak. Zresztą wiele osób twierdzi, że metal się zaczął właśnie od Purpli, od Zeppelinów i tak dalej. Ja się z tym nie do końca zgodzę, bo dla mnie się metal zaczął od Hendrixa, ale to jest temat rzeka, nie będziemy o tym rozmawiać. Dawaj siódmą propozycję, albo nawet jej nie dawaj, tylko powiemy, co możemy powiedzieć, bo mało możemy powiedzieć. W zasadzie nic. Internety o nim za dużo nam nie mówią. Jedyne cząstkowe informacje, czyli że jest Gambijczykiem, który mieszka w Szwecji, razem ze swoim zespołem. Razem ze swoim zespołem. No i co? No kto to jest? Proszę bardzo. Jakby ktoś zgadł, to jest kozak. No to niezły kozak. Temba Konta and the Rabada Band. Jest to płyta zagadka. Nie wiem, skąd ona się wzięła u mnie w kolekcji winyli. Jej prawowity właściciel, czyli mój ojciec, też nie potrafi mi tego do końca wyjaśnić. Aczkolwiek jest to płyta reggae. Ja reggae jakoś specjalnie się nie interesuję, nie rusza mnie ta muza. Jest bardzo prosta i schematyczna. Oczywiście to w jakiś sposób też, ta płyta też się wpisuje w jakiś sposób pod schematy reggae. Ale jest inna niż całość reggae, jakiego ja znam. Temba ma bardzo charakterystyczny głos. Słychać, że jest z Afryki. Taki gruby afrykański głos. No. Płyta jest tubalny. Niech ci będzie. Jest jedno słowo, które opisuje tą płytę. Według mnie. Czyli jest przyjemna. Się bardzo słucha. Według mnie wagary. No tak, zdarzyło się parę razy. Zdarzyło się i jakoś tak dziwnym trafem zawsze słuchaliśmy jej. Ale ja nie wiem dlaczego. Ja też nie wiem dlaczego. Bez podtekstów. Nie mam pojęcia. Ale no w zasadzie to tak się zaczęło, że my jej słuchaliśmy. To była ciekawostka, w ogóle jakiś murzyn w szafie, co on tu robi. No to sobie puścimy. I się okazuje, że to jest bardzo dobra płyta. Zresztą dlatego ja tu przyniosłem. Miałem wziąć dobre albumy, no to wziąłem. A jeszcze do tego jest ciekawostką. Jest ciekawostką. Najlepszy utwór chyba na stronie B. System in your head. Jeżeli uda wam się jakoś to znaleźć, to sobie znajdźcie. No co... Kwestia graficzna też dosyć ciekawa, bo nie wiem, czy to będzie widać z jednej strony. Przypuszczam, bo nie jestem pewien, ale przypuszczam, że to jest portret właśnie dęby. No ja też tak przypuszczam. Tam jest sawanna po jednej stronie, po drugiej jest jakaś tajga, nie wiadomo skąd się tam w ogóle wziął śnieg, pewnie nawiązanie do Szwecji. No, tak być. No, tak, basowałoby. No i z drugiej strony też typowa roślinność sawanny. Prosta, nieskomplikowana, typowa płyta reggae, prawie typowa. Bo śpiewają Afrykańczyk. I nie wiadomo skąd, gdzie, jak i dlaczego. Skąd i kto to jest. Tak. Polecam. Jakby ktoś przypadkiem wiedział, to dajcie nam znać. Nawet nie wiem, czy ona będzie na YouTubie. No ja też nie wiem, czy będzie na YouTubie. Na YouTubie jest wszystko. A może dęby nie być. To już wtedy w ogóle będzie takim rarytasem, takim smaczkiem, że... Że i tak nikt jej nie posłucha, chyba że przyjdzie do mnie. Jak zaprosisz, to... Na wagary. No i to tyle. No. Mam dużo ciekawych winyli jeszcze. Musiałem wybrać te najlepsze albo moje ulubione, czy też te najbardziej ciekawe, jaki właśnie był Demba Konta. Może się spotkamy jeszcze na jakiejś playliście z winylami. Kto wie? Możemy zrobić jeszcze coś. Coś się znajdzie. To by było na tyle. Wiecie, co macie robić. Słuchajcie muzyki, to jest najważniejsze. A te lajki i tak dalej, to się nie liczy. I słuchajcie całych albumów, tak jak winyli się słucha. I słuchajcie, siedźcie i słuchajcie. Nie łaźcie do kuchni, nie róbcie sobie kanapek. Tak, potwierdzam. Zwyzywa ich jeszcze na sam koniec. Nie będę tego robił. To jest zbędne, to nic nie da. Dobra. I Popek Król Gang Albanii. Dziękuję bardzo.